zapraszam na horoskop dla znaków wodnych, dla raka, skorpiona i ryb. Jest to czytanie na miesiąc lipiec i zobaczymy, co powiedzą nam karty, jak przemówią i przed czym przestrzegą. Proszę Państwa o subskrypcję mojego kanału i lajki, komentarze, kontakt ze mną przez e-mail, oczywiście odwiedzanie mojego kanału codziennie lub często. Dziękuję serdecznie. Dobrze, kochani, przejdźmy do naszej wróżby na lipiec dla znaków wodnych. Rak, skorpion i ryby. Na co musicie zwrócić uwagę? W lipcu przyniesie coś Wam ten nowy miesiąc. Na pewno będą jakieś zmiany. Przyniesie tutaj coś nowego, ale będziecie tutaj nerwowe i jakieś takie zatroskane. Dużo będzie rozmów, dużo będzie jakichś takich nerwowych, niespokojnych, niepokojących rozmów. Czy być może też musicie uważać plotek, intryg. W związku z tym, że będzie, zaistnieje coś nowego, jakaś nowa właśnie tutaj sprawa w lipcu, być może nowe mieszkanie, nowy związek, nowa decyzja o rozstaniu się, przyjdzie też oczywiście takie zdenerwowanie lub takie podniecenie, taka nerwowość, taka aktywność właśnie nerwowa. I uwaga, karty przestrzegają, że mogą przyjść też szkody. Szkody, straty, jakieś właśnie tutaj straty wszelkiego rodzaju, czy finansowe, czy uczuciowe, emocjonalne, psychiczne, mentalne. No straty po prostu w związku również, tak? W partnerstwie, w małżeństwie. Więc uwaga, mogą właśnie te tutaj nerwowe rozmowy, czy stany, jakieś takie nerwowości doprowadzić również do kłótni, do sprzeczek, tak? Do jakichś takich ostrzejszych dyskusji, powiedzmy. Uważajcie, żeby nie wybuchać lub nie mieć jakichś takich tutaj sprzeczek, tak, jakichś takich mocnych, ponieważ właśnie wtedy dojdzie do strat. I teraz tu pokazuje mi się mężczyzna, być może jest to ten mężczyzna właśnie, o którego pytacie, czyli Wasz partner, czy były mąż, czy nowy jakiś partner, czy właśnie jakiś kochanek, czy jakaś nowo poznana osoba. Więc tutaj uważajcie, bo ta osoba właśnie, ten mężczyzna wprowadza w Waszym życiu, szczególnie tutaj pytamy o miesiąc lipiec, prawda, bo czytanie jest tylko na miesiąc lipiec, wprowadza właśnie tu jakiś niepokój, jakieś tutaj właśnie stany takie lęku, być może jakiś taki egzystencjonalny strach, tak, przed jakimiś zmianami, no są kłótnie, dywagacje, jakieś tutaj po prostu, nie wiem, może nawet rozejście, czy zupełny jakiś tutaj brak właśnie kontaktu w lipcu, ponieważ są straty, tak, straty w komunikacji, komunikacja nerwowa, być może i kłótnie, być może jakieś takie, no nie wiem, lipiec przyniesie właśnie takie jakieś tutaj ostre dyskusje lub jakieś takie tutaj plotki na Wasz temat, tak, które spowodują właśnie straty w Waszej relacji. Także uwaga, tutaj w tym momencie bociany jednak nie zwiastują zupełnie coś nowego. Być może jest jakaś nowa, fajna decyzja. Na pewno jest jakaś nowa, fajna decyzja, chciałam powiedzieć, tylko nie zwiastują bociany tutaj coś bardzo pozytywnego, bo no jest jakaś nerwowość, czym jest właśnie spowodowane właśnie tutaj osoba, właśnie ta, prawda, mężczyzny, partnera. Panowie, którzy pytają, proszę sobie odwrócić. Zresztą są różne konstelacje też, mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą. Ja nie mogę oczywiście wszystkich relacji tutaj wymieniać, ponieważ, no wiadomo, każdy ma swoje jakieś prywatne konstelacje, które lubi i
toleruje, czy popiera, czy preferuje, tak? Także ja tylko mówię tutaj ogólnie, że jest właśnie osoba partnera, tak? Czy partnerki właśnie, która wprowadza w Wasze życie tutaj jakiś zamęt. No powiedzmy sobie to szczerze po imieniu, nazwijmy to po imieniu, jakiś zamęt, spustoszenie, szkody, tak? Być może no, swoim jakimś egoizmem, czy nie wiem, być może jest to rzeczywiście partner, z którym się rozstajecie i jest to jakiś taki toksyczny tutaj związek, toksyczne jakieś relacje, które powodują u Was, w Was, ponieważ jest to wróżba dla Was, dla osób pytających, tak? No, powoduje tutaj właśnie u Was jakieś szkody. Więc uwaga, nie dać się sprowokować, nie dać się jakimś wszelakim tutaj pobudkom do kłótni, tak? Wszelkie problemy rozwiązywać z opanowaniem i spokojem i zwrócić uwagę właśnie tutaj na tego partnera. No właśnie, tutaj jest jakaś taka konieczność podjęcia ryzyka, tak? Czyli coś, co Wam tu szkodzi, co spowoduje szkody, zamęt, jakieś kłótnie, tak? Czy jakieś, no, jakąś nerwowość, to właśnie tutaj podejmijcie ryzyko i po prostu, no, spróbujcie coś właśnie zadecydować, tak? W lipcu. Nie stójcie w takim tym stanie właśnie tutaj niezadowolenia, tylko podejmijcie ryzyko, tak jak tutaj się mówi, no, jest gra, jest ryzyko, tak? Czyli podejmijcie to ryzyko i właśnie coś rozstrzygnijcie, prawda? Nie zostańcie tak pomiędzy właśnie tutaj młotem a kowadłem, czyli takiej, no, jakby nie, w takim niezdecydowaniu, tak? W takim właśnie tutaj bezruchu, czy no, na rozdrożu dróg. Właśnie tego tutaj raczej nie powinniście zrobić, tylko podjąć ryzyko i właśnie podjąć jakąś decyzję. Zobaczmy, co powiedzą, uzupełnią, ponieważ tutaj właśnie ja uważam, że zawsze Lenormand karty, jak Państwo widzą, zawsze stawiam najpierw Lenormand karty, ponieważ one mi zaszkicują, zawsze naszkicują tą sytuację, a karty Tarota mi szczegółowo powiedzą właśnie tutaj, na co trzeba zwrócić uwagę lub jakieś ważne wskazówki mi tutaj pokażą. I tutaj właśnie widzę, że jeśli podejmiecie się jakiejś decyzji, tutaj rozstania, tak, co Was niepokoi, wiadomo, jest to nerwowa decyzja, czy wyprowadzka, czy nowe mieszkanie, czy no, podpisanie jakichś tutaj właśnie, nie wiem, pozwów rozwodowych, czy jakichś tutaj, no właśnie, umów nowych, czy wiadomo, jest to niepokój, jest to lęk, jest to troszkę strach, tak, o swoją egzystencję, czy się uda. Ale jest tutaj właśnie ten mężczyzna, który powoduje u Was takie szkody. Jest potrzeba ryzyka. Jeśli zaryzykujecie i właśnie zasiejecie nowe jakieś ziarna, tak, to zbierzecie właśnie też plony. Czyli jak zasiejecie coś nowego w miesiącu lipcu, jeśli coś właśnie postanowicie i zaczniecie właśnie konkretnie dążyć do swoich celów, to przyniesie dobre rezultaty. Aczkolwiek jest to karta powolna, tak? Czyli cierpliwość, opanowanie, żadnych jakichś kłótni, wybuchów, tylko opanowanie, cierpliwość, spokojnie, wszystko rezolutnie, tutaj z rozumem podpisywać, tak patrzeć i przyniesie to na pewno pozytywne plony. Widzimy tutaj, tak? Wzrośnie tutaj piękna jakaś roślinka, na którą trzeba oczywiście długo czekać, ponieważ nie, taka roślinka, tak, takie drzewko tutaj szczęścia nie wyrasta w jeden dzień czy w jedną noc. Więc na pewno są to siódemka pentakli, jest to karta powolna, ale niemniej jednak przyniesie Wasza decyzja właśnie w lipcu jakieś dobre rezultaty. Także podejmijcie to ryzyko. Teraz chciałam powiedzieć, że tutaj macie właśnie taką kartę, po pierwsze, kochanków wyboru, to też dwojako można interpretować, czyli karta kochanków, czyli chodzi tutaj jednak o jakiś związek, tak? Właśnie jest wybór, macie wybór, być może czy zostać, czy odejść, czy się wyprowadzić, czy się nie wyprowadzić, czy zostać. I macie dużo emocji, być może
pomimo tego, że są tu kłótnie, jakieś nieporozumienia, szkody, oczywiście każde jakieś rozstanie wiąże się ze szkodami, tak? Ale chodzi o to, że kochani, macie te uczucia do tej osoby, do tego mężczyzny. No, na pewno też czujecie to, że jeszcze te uczucia nie wygasły, że ta miłość jeszcze istnieje, pomimo tego, że on, ten partner, tak, o którym myślicie, wyrządził wam tyle szkód, tyle łez, tak, przysporzył, tyle właśnie tutaj jakichś nieprawości, czy jakichś złych po prostu tej momentów w życiu, których po prostu nie potraficie być może wybaczyć, pomimo tego wszystkiego, kochacie tą osobę, jesteście tutaj jednak bardzo, widzę, w uczuciach, tak, zatopione, czyli kochacie tą osobę jeszcze, pomimo tych wszystkich żali, rozpaczy i rozczarowania, ale chcecie się tutaj jakby bronić przed tymi uczuciami, odciąć te uczucia. Nie chcecie już nic widzieć, nic słyszeć, tylko chcecie się kierować właśnie rozsądkiem i rozumem. Czyli w sferze intelektualnej jakby chcecie to rozstrzygnąć, coś właśnie nowego w lipcu postanowić, zrobić. I uwaga, teraz też nie blokujcie za bardzo się przed tym nowym, tak? Czyli jeśli postanowicie na poziomie rozumu, jest to rozsądne, okej, jest to rezolutne, jest to przemyślane, jednak nie blokujcie się na jakieś tutaj rzeczywiście nowe projekty, nowe plany, nowe sprawy, nowych widocznie ludzi też, spotkania, randki. Nie blokujcie tego, kochani, tylko dopuśćcie właśnie te emocje, i być może właśnie tutaj karta kochanków wskazuje, że dokonacie wyboru, dokonacie właśnie tutaj wyboru i być może pójdziecie zupełnie w nową jakąś miłość, w nowy romans, otworzycie się na nowe znajomości, nowe tutaj piękne randki, spotkania romantyczne, lub również być może dogadacie się z tym byłym partnerem w jakichś kwestiach, jeśli to nie były jakieś takie bardzo rozpaczliwe tutaj kłótnie i szkody. Być może też ta karta mówi o tym, że się w jakiś sposób dogadacie, jeśli tak naprawdę widać tutaj, że kochacie tą osobę, że myślicie o tej osobie, tylko blokujecie właśnie bardzo, masywnie blokujecie właśnie te uczucia, tak? Ponieważ chcecie, rozsądnie myśleć tutaj o waszym bezpieczeństwie, czy o waszej przyszłości. Także, kochani, otwórzcie się na nowe, otwórzcie się na jakieś nowe emocje, przeżycia, otwórzcie się być może na kogoś nowego, kto wam jednak zapewni jakieś bezpieczeństwo, czy miłość, czy romantyczne chwile właśnie zainspiruje was. Być może właśnie tutaj, tak ta karta mówiła, trzeba podjąć ryzyko i trzeba wierzyć w tą szczęśliwą grę, w szczęśliwą passę, jak to się mówi, tak? O, następna karta, którą tu widzę, jest właśnie karta akcji, czyli podejmijcie jakąś akcję. Jest już na to czas, kochani. Presja czasu, tak? Czyli jest na to czas, by podjąć akcję, by nie stać bez ruchu, by zaryzykować tutaj, tak? Być może właśnie tutaj dotknie was jakaś dobra passa. I też karta Tarota radzi wam, tutaj na dnie talii Tarota w przełożeniu miałam właśnie cesarzową, czyli zostańcie w tej, tutaj w tym klimacie, w tym modusie, czy jak to powiedzieć, w takich energiach, o właśnie to jest właściwe słowo, którego szukam, w takich energiach właśnie cesarzowej. I teraz powiem wam właśnie, jak należy się w miesiącu lipcu właśnie jakby zachowywać, ponieważ waszym tutaj takim wzorcem, tak, wskazówką jest właśnie cesarzowa, więc jest to osoba do tańca i do różańca, praktyczna, romantyczna, energiczna, komunikatywna.
jest mocna, ma mocny charakter, tak? Jest dobrym partnerem, partnerką, jeśli mężczyzna pyta tutaj o sprawy w lipcu, czyli jest to tylko tutaj kobieta pokazana, ale ta kobieta nie musi być kobietą, może być mężczyzna, który teraz ogląda ten filmik i też chce się doradzić, więc cesarzowa to są tylko energie, czyli nie chodzi tutaj, że jest pokazana na tej karcie właśnie po prostu kobieta. Nie, to chodzi o energię tej karty, o jej właściwości, o charakter, o cechy charakteru. Więc jest tutaj ta osoba właśnie jako cesarzowa przedstawiona, bardzo komunikatywna właśnie, czyli umie rozwiązywać problemy, umie właśnie nowe jakieś tutaj znajomości czy sprawy dobrze rozwiązać, tak, na poziomie właśnie komunikacji i jest intelektualistką, na poziomie intelektualnym przede wszystkim, informuje się bardzo dobrze, jest zawsze najlepiej poinformowana, kieruje się też intuicją, troszczy się też bardzo o siebie, kocha siebie, szanuje siebie i dba o siebie, jest piękną kobietą, jest po prostu, no, nie dość, że piękna, to jeszcze bardzo zadbana, no, uwielbia po prostu sama siebie, tak? Jest pięknie ubrana, nosi piękną biżuterię, ceni siebie samą jako kobieta, więc właśnie takie cechy powinny Wam tutaj być jako wzorzec, tak? I chodzi o to też, kochani, że taka kobieta jak cesarzowa potrafi zarządzić pieniędzmi, potrafi je zarobić, potrafi też podjąć decyzję, jest cesarzową, czyli ma władzę, tak? Jest ponad wszystkimi. I po prostu, no, dogadza sobie również, tak? Chce dostać to, co właśnie sobie wymarzy. Robi to, co chce, tak? I interesuje się tylko tymi rzeczami, tymi ludźmi, którzy rzeczywiście coś reprezentują, tak? I nie, po prostu nie dopuszcza do siebie takich ludzi, którzy jej szkodzą, czy pasożytują na niej, lub ją okradają z emocji. Nie, ona sobie na to nie pozwoli. Jest silna, ma silny charakter, silną osobowość. Jest czuła, kieruje się właśnie emocjami, dopuszcza emocje. Jednakże przede wszystkim na pierwszym miejscu, jako princip, kocha samą siebie. Jest to osoba serdeczna, lubi być doceniana, tak? To nie znaczy, że jest próżna, ale lubi po prostu też dominować, lubi się podobać, przywiązuje wielką uwagę do swojego wyglądu, tak? I do swojego pięknego mieszkania, pięknego otoczenia, tak? Mówimy, pięknego ambience, tak? I urządza sobie, no, mieszkanko w najlepszym guście. Jest to osoba właśnie bardzo tutaj estetyczna, gustowna. I jest to osoba wszechstronna, tak? Posiada właśnie wielką inteligencję, kochani. Na pewno nie jest osobą prymitywną, tak? Która się wykłóca, nie wiem, obraża kogoś. Nie, absolutnie nie jest w tych energiach. Wszystko umie załatwić, zaplanować i zorganizować ze spokojem, z opanowaniem, z inteligencją i z planem. Tak? W kryzysie bierze zawsze odpowiedzialność za siebie i za wszystkich bliskich. Jest dobrą partnerką, dobrą żoną, dobrą matką. Przede wszystkim jest płodna. Płodna w sensie tym, kochani, nie tylko, że może rodzić dzieci, tak, jak jakiś robot. Nie, to nie o to chodzi. Jest płodna w tym sensie, czego się nie dotknie, tak, czego nie zaplanuje, to wszystko właśnie jakby kwitło, jakby pomnażało, tak, się, tak, jakby się rozwijało dobrze pod okiem cesarzowej. Więc w tym sensie jest to osoba płodna, ponieważ wszystko właśnie dzięki niej się rozradza na nowo, tak? Tak jakby właśnie wszystko, co zaplanuje, rozwinie się pozytywnie. Ona sama kocha przyrodę
i kocha miłość też i seks, czerpie oczywiście z miłości, z romantyzmu, z seksu radość, także nie blokuje właśnie tych emocji. Chcę, żebyście zrozumieli właśnie, że jest to karta rada, kochani, czyli cesarzowa absolutnie nie blokuje, tak jak Wy w tej chwili, tych emocji, tak? Wy jesteście w tej energii, a cesarzowa właśnie jest tą osobą, która nie blokuje, tylko otwiera się na wszystko, co jest nowe. Niemniej jednak nie w sposób naiwny, tylko bardzo mądry, przemyślany i stabilny. Emocje są dla niej bardzo ważne, kieruje się emocjami. No i karta właśnie ta na pewno mówi o wspaniałej kandydatce na żonę, na matkę, na partnerkę, więc jest to właśnie taka tutaj rada, byście w takim tutaj jakby charakterze, tak? Czyli takimi cechami charakteru się kierowali w lipcu. Czyli czego się dotkniecie, co byście nie zaplanowały, to pójdzie dobrze. Musicie o tym też myśleć pozytywnie, tak? I nawet jeśli byście tutaj odeszły od tych szkód w partnerstwie, od tego mężczyzny, który tak wielkie szkody i wielkie rozczarowanie tutaj u Was spowodował, i nerwowość, lęki, tak? Nawet jeśli byście zaryzykowały i odeszły, to zachowujcie się właśnie tak jak cesarzowa. Stańcie ponad tym. Zobaczcie to z góry i zaplanujcie coś nowego bez lęku. Więc zobaczmy jeszcze ten Energy Oracle, czyli jakie energie są w lipcu ważne dla raków, skorpionów i ryb. Raki, skorpiony i ryby. Bardzo proszę o energię. O, już wyskoczyła karta. Proszę. Door to personal healing and happiness. Ok, czyli brama, no widzicie, kochani, czyli znowu karta mi od razu wyskoczyła, tylko dotknęłam tych kart. Brama, otwarta brama do personalnego uleczenia się i szczęścia. Czyli tak zwana karta brama, kochani. Przejdziecie przez tą bramę i tam za tą bramą, widzicie, jak podejmiecie tą decyzję, jak podejmiecie to ryzyko, jak podejmiecie właśnie tutaj konkretną decyzję w lipcu. Za tą bramę, jeśli tą bramę przejdziecie, jest paradis, czyli raj na ziemi, czyli słońce, tęcza, wyleczenie, tak? Wszystkich sytuacji ciężkich, wszystkich tych szkód, które tutaj pokazały od razu na początku te karty Lenormanda. Tutaj za tą bramą dopiero jest paradis, czyli no raj po prostu dla Was, coś nowego, nowe energie, słońce, jasność, światło, czyli coś nowego, co Was znowu ekscytuje, da Wam nową energię do życia, nową motywację, prawda? Być może obudzi Was, czy ocuci z tego stanu, w którym teraz jesteście, bo jesteście teraz w jakimś marazmie, w jakimś lęku, w jakimś rozpaczaniu i żalu, a dopiero tam, po przejściu tej bramy, tak, zacznie się proces uleczania i właśnie osobistego szczęścia, spełnienia. Więc właśnie bardzo rezonuje ta karta tutaj z tym czytaniem o podjęciu ryzyka, o właśnie kierowaniu się własnymi emocjami. Tak jak tutaj ten król kielichów, on wsłuchuje się we własne serce. Popatrzcie, zamyka oczy, myśli o swoich emocjach, idzie w głąb siebie, opanowany, spokojny, po prostu myśli o tym, co on chce, tak? No jest to pozycja bardzo spokojna i zrównoważona. Także tak samo przemyślcie, afirmujcie, medytujcie, co pragniecie w lipcu, by się właśnie dobrze potoczyło. Zobaczmy teraz orakel miłości. Raka miłości dla tych, którzy pytają o związki, raki, skorpiony i ryby, raki, skorpiony i ryby, raki, skorpiony i ryby na lipiec.
proszę o radę dla raków, skorpionów i ryb na miesiąc lipiec. Versöhnung. Someone from your past is returning to your life. Ok, czyli wybaczenie. Przebaczenie, wybaczenie. Ktoś z Twojej przeszłości powraca do Twojego życia. Czyli ktoś z Twojej przeszłości, czy to jest były partner, były mąż, osoba, którą kiedyś kochałaś, być może jakiś przyjaciel, tak? Być może ktoś tutaj właśnie z rodziny, z kim właśnie miałaś tutaj jakieś kłótnie, szkody, straty. Ktoś wraca do Twojego życia jeszcze raz. I jest tutaj karta właśnie przebaczenia. Także przemyślcie, bo tutaj właśnie był wybór, tak? Być może będzie to ta osoba właśnie z przeszłości, która powróci, która spowodowała wcześniej szkody i nerwy i chaos w Waszym życiu, lęki, tak? Doprowadziła właśnie do jakichś tutaj, no, fatalnych szkód. Ale być może właśnie ta osoba powróci do Was i będzie prosiła o przebaczenie, ponieważ jest to karta przebaczenia. Zobaczmy jeszcze kartę anielską. Jaki anioł powinien Wam towarzyszyć w miesiącu lipcu? Jaki anioł powinien Wam towarzyszyć w miesiącu lipcu? Proszę o radę anielską dla ryb, skorpionów i raków na miesiąc lipiec. Proszę o radę anielską. Proszę o radę anielską. Der Engel der Freude, czyli anioł radości, czyli nie smutku. Macie wyjść z tej energii smutku. Widzicie, macie być w energii radości, pozytywne myślenie, pozytywna energia, pozytywne myśli i nowa motywacja. Teraz potrzebuję minutkę, by przetłumaczyć. Kiedy Ty jesteś szczęśliwa, szczęśliwy, jest także Twój anioł szczęśliwy. Także popatrz na wszystko od pozytywnej strony i miej tą radość z wszystkiego, co robisz. Będziesz zauważać, że Twoje życie jest wtedy lepsze, szybsze, aktywniejsze i Twoje szczęście będzie też zarażać innych, czyli tych wokół Ciebie. Wiadomość i wskazówka od Twojego anioła jest, że poprzez Twoją radość otworzy się niebiańska siła. Kochani, anioł radości, pozytywnego myślenia, właśnie takiego jak tutaj to słońce. Tak? Właśnie to przekazują Wam anioły. Pozytywne myślenie, pozytywne nastawienie się do wszelkich zmian w miesiącu lipcu. Nowa motywacja, tak jak się mówi, nowy wiatr, tak, w żagle. I do przodu. Zostawić tutaj te straty, te szkody, te lęki, zostawić tą emocję, nie ciągnąć to ze sobą jak jakiś ogon. Uciąć, zostawić. I zacząć po prostu z tym pozytywnym jakby wiatrem w żaglach, tak? Właśnie cieszyć się, zauważać tutaj radość ze wszystkiego i wierzyć właśnie, że będzie dobrze.
Także piękna, piękna karta anielska, kochani, dla raków, skorpionów i ryb. Oczywiście ja z mojej strony życzę wszystkim zodiakom wodnym wspaniałego miesiąca lipca i samych udanych tutaj planów i zmian, pozytywnych myśli, pozytywnych energii i pozytywnej transformacji w Waszym życiu. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, proszę o subskrypcję, komentarze, lajki. Proszę odwiedzać mój kanał. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już niedługo.